Uwaga, uwaga, tu już się kameruje. Dzisiejszy odcinek specjalny. Zaczniemy w nietypowym miejscu. A tutaj na brzuchu. Czekaj, wciągam. Tak, jest. Witamy Radosława. Radosław, cześć. Powie nam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Sulejowie, w hotelu pod klasztorze. Pracuję tu. I z racji, że niedaleko nas jest Sławno, jest Przemek, jest Marta, jest Julka, jest bardzo fajny i znany klub MTB, to nawiązaliśmy współpracę. No i dzisiaj chcemy wam pokazać, co można zrobić, jaką pętlę można fajną zrobić, startując w hotelu pod klasztorze. Można też pojechać do Sławna, bo jest bardzo niedaleko. Autem bardzo blisko, rowerem blisko. A i pokażemy też przy okazji przyjazny dla rowerzystów hotel. Parking profesjonalny, tam wypożyczalnia sprzętu, ale to potem później. A teraz jedziemy w teren. Dokładnie. Ruszamy. No i ruszamy trochę w teren. Przed nami Dawid M. Uważam, że trochę ludzi. Zrobię wam podkład muzyczny. Kolega ciśnie. Dobra, starczy tylko oglądania. Zaraz będą widoczki. Trzymamy koło. Ale skill! Jest skill! No jesteśmy po drugiej stronie, ale zaraz pokażemy wam to w trochę lepszy sposób. I teraz nagle zmieniam się w wielkiego komara i odlatuję. Także piękne widoczki, piękna trasa. A to jeszcze nie wszystko, dopiero początek w zasadzie pięknej trasy. Runda wokół zalewu ma 50 km. Równiutko. W zasadzie no, można ją pojechać w kilku konfiguracjach, ale w tej, której jedziemy, ma 50. Zboczymy teraz trochę z trasy maratonu, takiej klasycznej. I pojedziemy nad brzegiem. No i patrzcie tutaj tak.
Zatrzymałem się na chwilę, peleton mi odjechał. Cisza, spokój. Pięknie, pięknie. Zmienimy peleton. A ja po skrótach. I już jestem w czołówce. I górska premia. Jaki wariat. Premia górska. Przyczajmy się. Jeszcze nie. Jeszcze nie. O. Blue mnie rozprowadzi. Ale nie aż tak. Ale gdzie jest kreska? Kto widzi kreskę? Walka na łokcie! I zwycięstwo! I'm super happy. It's a very hard race. And super happy. Super happy. Perfect. Yeah. Po chwili odpoczynku na asfaltowym odcinku. Wjeżdżamy z powrotem w teren. Tu mamy taką fajną drogę. Pożarówkę. Ale ona przechodzi za chwilę takie w sumie takiego dubla, takiego podwójnego singla. Tam są pieńki, korzenie, dziury, rowy i takie fajne atrakcje różne. Nie zdążyłem odpalić kamery, ale taki bardzo cieszący mnie widok. Stoi straż leśna w aucie i pilnuje. Jest niedziela, a w niedzielę tutaj odbywają się dzikie rajdy kładów, krosów i wszystkich innych ustrojów, które niszczą tu totalnie wszystko. Więc bardzo fajnie, że straż leśna w niedzielę stoi, pilnuje, żeby tego nikt szpył nie rozjechał do końca. To w ogóle chyba jest jakaś grubsza akcja, bo tu stoi kolejny patrol. Ale nas nie zatrzymują, my możemy, bo nie mamy silników spalinowych. Są, że elektrycznych dzisiaj też nie. Kolejna sekcja techniczna. Roots Garden. No, mamy teraz takie parę kilometrów korzenistych dróg. Ale na tyle spokojnie i stabilnie, że można jechać. Z ziomeczkami pogadać. Nie jest to ekstremalne wyzwanie. Jasne. Zrobiłem jakiś mały peletonik. Zobaczcie, tu ładne korzenie, można sprawdzić zawias. Zobaczcie, dają radę. Już mamy większą grupę. O, support się zaczął odzywać z powrotem. Ten gość przed nami to ma taką zawadiacką łydkę w ogóle. Widzicie go? Ten tutaj, tu, na tej zielonej meridzie. Jakbym go na szosie zobaczył, to on powiedział, że to jest taki harcownik. Na tej górskiej premii już nie dam rady wygrać. Ale będę trzeci, za jakieś punkty zgarnę jeszcze. I w dół. Lubię to. Jaki długi, długi, szybki singielek. Fajny. Można trochę oddech złapać w premii górskiej. Zbieramy peleton. Jestem. Sorry, że was tak spowolniłem. No to wcale nie jest taka lekka robota, nie? Okay.
No. Idzie ogień. Będzie szybki zjazd. Jadę środkiem. Znowu na chwilę porzuciłem peleton. No ale jak mógłbym nie porzucić, zobaczcie. Udeczka. No pięknie. Piękna pogoda zamówiona. Znowu taka sytuacja, że nie wiadomo czy cisnąć. I fajny teren. Podłoże fajne. Po prostu jechać sobie powoli i podziwiać. W sumie, no tak jak mówiłem, przyjeżdżam tu bardzo często i zarówno opcja w tempie, jak i opcja wycieczkowa są tu mega kozackie. I zaraz będzie segment, wjeżdżasz w ciemny las i tam się zaczyna ogień na sprawie. Jeszcze sporo segmentów, jak ktoś lubi wyzwania, to jest tutaj się gdzie wykazywać, robić komy. Nie są wcale łatwe. Jak wam się podoba? Moja ulubiona runda. A to jeszcze nie koniec wciąż. No, zrobimy pauzę, chłopaki dali się namówić na krótką pauzę. Na plaży. Taka mała dzika plaża, tutaj takich dużo. Jesteśmy już w zasadzie w Smardzewicach. Minęliśmy Borki po drodze. A zaczynaliśmy tam, o tam daleko tam. Tam. Mamy 24 km prawie. Czyli prawie pół metek. No w sumie pół metek. No, teraz się nawodnimy odpowiednio. I możemy zaczynać drugi brzeg. Jak jest? No i jesteśmy już w Smardzewicach. W sumie są Folszewice małe, a dalej Smardzewice. Ma niski poziom wody, można po drugiej stronie murka sobie spacerować bądź jeździć, co też uczynimy. O, cyk. I jedziemy. Chcemy odcinek specjalny Wędkarski Świat. Swoją drogą ciekawe, czy w tym zalewie jest tyle ryb, co tych wędkarzy, Jarek, jak myślisz? Nie wiem, chcę się zapytać. Czy biorą? Nie wierzę, co? Nie, nie wierzę nic. Tu się nie przyjeżdża na ryby. Przecież tu się nie przyjeżdża na ryby, a tu podium jest, możemy coś wyłapać. Nagrodę. Tak. Jak się witają, to tutaj nic nie bierze. To w zasadzie możemy odhaczyć pół metek w miejscu spadu wody do piwnicy. Znaczy tempo w czołówce. Wóz transmisyjny. Jedziemy do przodu. Tu widzimy lider jest zasłonięty przez swoich gregariów. Gregario. I tu jest lotny finish. Na środku. Nie tu! Tak naprawdę to był na tą wcześniejszą kreskę, ale przecież coś musiałem wykombinować, żeby wygrać, nie? I teraz na Kolarskim Torze jesteśmy. Czy prawie. I tu! No to mamy kolejnego rajdera. Życie na krawędzi. To żeby nie było, że będziemy zaraz to podjeżdżać. No dlaczego nie? Taki challenge, już mamy, zawracamy na ścianie i powrót. No i to na ściance trzeba zawrócić. Ta przyprawa
I lecimy dalej. Można jechać przez błoto, jak ktoś lubi, nie? Spa. Błotne. O, mnie pani tu atakuje. I kolejny piękny singielek przed nami. Nad brzegiem. Trochę mniej korzeni, ale więcej takich flowowatych zakrętów. Jak się chce, bo się nie chce, to się leci prosto. Ale ogólnie bardzo przyjemnie. No i oczywiście za chwilę znowu piękny widok na wodę, zatoczkę. Dużo ptaków, różnej dzikiej zwierzyny. Także jak ktoś lubi sobie pojeździć niekoniecznie szybko, to można podziwiać. Jeszcze raz, Radek, co? Co tam jest? Plaża dla golasów. Plaża dla golasów, gdzie? Pokaż jeszcze raz. Dla seksualnych nudystów. Czyli oznaczamy tam ten punkt, spineskę damy. Szukajcie w opisie filmu linku do plaży nudystów. Serio? No to taka przeprawa. 25 lat temu rzeczywiście nie źle. I do góry. Pauza. Przy wodzie nie przyjedziecie. Do sklepu. Jakiś krótki pit stopik w Zarzęcinie. Zobaczcie, punkt postoju, odpoczynku. Co ci szkodzi? No. Jesteśmy z powrotem. 46-48. Trochę żeśmy przycięli traskę. No ale to jeszcze nie koniec wycieczki na dziś, prawda? Tak, idziemy, jedziemy dalej. Tak, tak, dla chętnych. Opcja dla chętnych i po męsku. Kręcić jeszcze. W lewo, nie? Tak, w lewo, no. Odcinek specjalny. Kralinka. No. No tu jest singielek. I tym singielkiem tam. I tam dojedziemy. Tak. Jakiś boberek wygryzł. Jesteśmy na słynnych okolicy Wapiennikach w Kurnędzu. Gdzie jest piękna, błękitna woda. O! Przeszło. Leciało tak. No poleciałoby. Czyli jakby rower taki, wiesz, na że tak powiem... Na zniszczenie. Na zniszczenie? No. Ale adrenalina, kurde. No jest fajnie. Ale tu już widać niebieską wodę. Tak, tu jest piękna woda. Ten chłopek. W porządku taki. Ale biały! Przypłynęły do nas. Nie mamy nic do jedzenia, sorry, płyniecie dalej. No i wiesz, to mega szybko poszło i... Hop! Idziemy, jedziemy. No tu by do wody nie doleciał, tak jakby tak spadł po prostu. A tak z dropa to by poszedł. No. Szukamy idealnego dropa do skakania. On jest niezły. Tylko nie stójmy za blisko brzegu, bo się jak się oberwie, to pójdziemy wszyscy czterej razy nieplanowanego dropa. Jak się tyle lat nie oberwało, to się nie oberwie dzisiaj. Tak? No. Dobra. Tu
tutaj widzę, że... Nie będę próbował. Te korzonki widać, że to trzymają. Tak. Tak. Nie byłbym sobą, jakbym tego nie zrobił. No i wracamy na bazę. To jest kaczepę z policji. Wcześniej. Parkujemy maszyny, idziemy na jedzonko jakieś. O, a dziewczyny już przebrane, jak to się stało? Czary mary. Ale tak, czarne do czarnego, czerwone do czerwonego. Faktycznie. Klasa. No jesteśmy już po treningu. Teraz zabieramy was niezwykłą podróż. O, tylko żebym się tu nie zabił na schodach. O kurczę, słyszycie to w tle w ogóle? Będzie w ciągu 2 tygodni radości udostępniona. Tak, wieża jest jeszcze na razie tylko dla nas. Od obsługi technicznej. Dziewczyny są z obsługi. Idziemy na górę. Ale tutaj są. Gdzie wyjdziemy? Ja. Ale komnata bym tutaj siedział. Ale bym tu siedział. Jakie niebo. Nie, no to co, wiesz, tu będzie obserwatorium astronomiczne, ale tu mówię, okna będą niedługo wymienione. Wyjdziemy na górę. Tyk. I oto jesteśmy. Najwyżej jak się da być w Sulejowie. Kurde, ale fajnie. Powiem wam, że... O, tam byliśmy przed chwilą. Znaczy no chwilę temu. Jeździliśmy tam, pojechaliśmy tam, tam. Tam poza chmury. I tam, i tam, 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 i to wróciliśmy. No jest... Jest spoko. Piękny widoczek mamy. Niedostępny jeszcze dla zwiedzających, ale niebawem, z tego co wiem, będzie można sobie tutaj zajrzeć i ten widoczek podziwiać. Zamykamy ten biznes. Cyk, ta osóweczka. Tu można partyjkę szaszki zagrać, ewentualnie poczytać, a teraz idziemy na siłkę. No i jesteśmy na siłce. Są tutaj szybkie rowery, wiosła i wszystkie inne zabawki, atlasik, sztangi i wszystko. O, no tu można poćwiczyć, zrobić formę. Będziemy robić. Niebawem. Tylko musimy się inaczej ubrać. Bo w jeansach nie wpuszczają. O, a to gdzie to jest? Co gdzie to jest? A to jest w kościele. Tam jest. Ładnie. Podoba mi się. Teraz zobaczcie, to jest takie specjalne lustro, że jak przed nim stajesz w odpowiedniej odległości, to od razu masz kaloryfer zrobiony. Ciach, ciach. Kratownica jest. Idziemy na salę zabaw. Playroom. Idziemy na playroom. I patrzcie teraz. Yeah. Ale sztosik. Wchodzę na zjeżdżalnię. Oj, głupki. Oj, kurde, to biorę od razu. Ja, puzzle. Stawiają mi jedne klocki. A, tu są te klocki duże. Locuszki. Nawet zobaczcie, można tutaj się uczyć hakowania maszyn do tych. Do piłeczek. To jest największy hit. No, a tutaj dzieci przychodzą i trenują hakowanie. Na razie najwięcej. No i patrzcie, do Xboxik lecimy. Kurde, Lego, nie Lego. Dajesz, dawaj.
Gdzie to się wyjdzie? No wjeżdżasz, no tam nie jest, idziesz. No dawaj, wchodź. Jezu, ale super. Jak uczę? Idziemy. A ja nie. Ja na skróty. Na główkę, nie, na główkę nie. No dawaj. Teraz sprzątaj kulki. Także jak macie dzieci, to tutaj zapomnijcie, że je macie, bo one tu przyjdą i zginą na długo. Możecie iść na rower. Tak, możecie iść na rower, a dzieci zamknąć tu na klucz. I tu mamy kolejne rozrywki. Szaszki, kanapki, bilardzik. I kurde, da, dawaj. Nic, pudło, pusto. No a to sobie tu możecie przepisać. Jeszcze raz. No. Zapamiętałyście? Tak? Tak. No, nie narzekać mi tu. Nigdy. No. A tu wydaje mi się, że jakąś mapę powinno się dostawać, bo ja się czuję jak w jakiejś grze przygodowej. Wchodzę gdzieś, wychodzę, skręcam w lewo, w prawo. Ale jest klimat fajny. Fajnie, przymykają światełka, drzwi. Podoba mi się to. Tu mamy trochę szerszy, jaśniejszy korytarzyk. Ale nadal w klimacie. Coś to możecie sobie nawet książeczkę przeczytać. Jakąś. Wybrać coś. Albo wejść za okno. A tu jest mapa Sulejowa. I oko. I wielkie lustro. Ale jakby wam się jednak znudził bilard, czy też mini kręgle, to możecie jeszcze szharatnąć wrzutki. Flipper. O, we flipera to ja bym grał. Fliperek. No, fliper spoko. No i... kurde. Cymbergaja. O, tyle, że je piwo w stylu belgijskim. No jest. Pachnie. No kurde, to jak bardziej wino. A ty, ono już tutaj w sumie z pół roku. Pracuje. No, wyczółka. W piwnicy mamy jeszcze w kilku beczkach. Mamy porter bałtycki. Dobra. Rowerki stoją, nikt ich tutaj nie ruszył, a nas nie było dość długo. Czuję się bezpiecznie. Idziemy do rowerków, jeszcze więcej rowerków. A jakby ktoś przypadkiem zapomniał rowerka zabrać, albo nie miał w ogóle, a chciał, no to może sobie przyjechać tutaj do hotelu pod klasztorze i sobie coś znaleźć dla siebie. Czy to z bagażniczkiem, błotniczkami, czy bardziej na sportowo, na rundkę, taką jak dzisiaj jechaliśmy. No to... do wyboru, do koloru, ale jest też taczka do wywiezienia kogoś. Nie no, taczka musi wyjść, taczka to jest porządna. Ale to jest jeszcze taki hicior, zaraz zobaczycie. Zmieniłem rower, bo zawsze mówią zmień dwa koła na cztery koła. No to zmieniłem. Kurde, muszę pocisnąć, bo jestem ostatni. Stawce. Ale idzie. Jak zły. Patrzcie teraz. Patrzcie teraz na tych głupków. Ale mam momo. A tu proszę. Hej. Na kolizyjnym. Zakręcone.
Ale idzie. I ręczny. Dobrze łapa bierze. Ale to co najlepiej to z górki. Tak, i bokiem. Ilość atrakcji powala, patrzcie. Wracają dziewczyny z przejażdżki. Ale promień skrętu, coś wam nie poszło. Popsuje się rowerek. Podjeżdżamy pod stację. Tu jest stojak profesjonalny. Cyk, wieszamy sobie na stojaczku rowerek. Tam są wszystkie narzędzia. Tu wieszamy sobie kask. Nie? No i działamy tu. Majstrujemy. Tak? Zapamiętaliście? A teraz przeniesiemy się do odległej Japonii. Nie no, żartowałem. Idziemy do spa. Come on. A teraz zasypiasz. Już się nie ruszasz. Dobra, wstawaj. Wystarczy tego łóżka wodnego. Jesteśmy w monasterium spa. Idzie. Dziemka do groty sobie poszła. Tam jest. Cool. Zaraz tam będziemy. Ale teraz idziemy na coś lepszego. Znacznie lepszego. Kto zgubił pasek? Teraz będziemy fruwać. Pod niebem. To jest... Nie, więc ja się teraz lewituję. A ode mnie jest... Gwiździste niebo. Muzyczka gra. Bajer. Dzisiaj cieszę ciężkiej pracy, ciąg dalszy. Rada Julia? Tak, można sprawdzić, czy to jest słone? Tam to jest słone. Gwiździste niebo. Szum wody. I plaża. Patrzcie, prawdziwa plaża. Jest piasek. Dziewczyny leżą na piasku jakieś. Nie wiem, nie znam. I chill. Taka praca. Co zrobić? Tak mówię, pracować. Co pan zrobić, jak nic pan nie zrobisz? Idę zobaczyć, co dalej. Taki ciężki pracy, ciąg dalszy. Prawda? Mówię tu cały dzień. Żeby nie było, że tylko dziewczyny ciężko pracują, nie? Ja też się tu męczę. Nie? Ciężkie charuby ciąg dalszy. Nie ma lekko. Nie ma lekko. No to jeszcze trzeba się coś przepłynąć. Woda. 29. Idealnie cieplutko. Na dynkę. Dalej ciężko pracujemy. Bardzo ciężko. No i jeszcze jedno trudne zadanie na dziś. Zaraz zaczynamy. No dobra, pora kończyć ten długi dzień. Bardzo długi. Tak, dziewczyny? Jak wam się podobało? Gościliśmy dzisiaj, gościmy nadal jeszcze. Do jutra będziemy gościć w hotelu pod klasztorze. Jesteśmy aktualnie w restauracji New Divino. Byliśmy też w monasterium spa. Już. Był z nami też Radosław. Cześć. Radosław. Nie żegnaj wszystkich. Nie, Radosław, jeszcze tak byś powiedział coś od siebie na koniec. Nie, z
Słuchajcie, no chcieliśmy pokazać, że tak naprawdę w Polsce centralnej, w Sulejowie, jest sobie taki hotel, który jest hotelem przyjaznym rowerzystom, kolarzom. W sumie to trochę przeze mnie, bo rowery to poza hotelarstwem moja w sumie wielka pasja, więc są tu trasy, jest gdzie jeździć. Bierzcie swoje rowery, jak nie macie swoich, to w hotelu rowery są, jakie chcecie, tak naprawdę, co na filmiku pokazaliśmy. A jak nie ma takich, to się znajdą. Dokładnie, także zapraszamy wszystkich bardzo mocno. O, butelka się potłukła jakaś, tak. Na szczęście za barem. Na koniec dnia. Także propsujemy pod klasztorze, monasterium Spalajem, Miu Divino. Dokładnie. I zapraszamy Was tutaj, odwiedźcie, a na pewno nie pożałujecie. My tu będziemy bardzo często. Tak, dokładnie. Tak. Trzymajcie się. Pa.